W sobotę, 23 września, na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego Syrena w Żarach odbyło się wielkie święto lasu. W programie znalazło się mnóstwo atrakcji, między innymi prezentacje, pokazy, zabawy edukacyjne, warsztaty i degustacja potraw. A wszystko związane z lasem. Landland Altykriga, pani burmistrz Madej, panie dyrektorze Banach, panie i panowie, wszyscy goście, których las przyciągnął tutaj do Żar, w to piękne, urocze miejsce. Chciałem was w imieniu Euroregionu, ale też i województwa lubuskiego serdecznie pozdrowić i powitać. Nie ma lasu bez drzew. Es gibt keine Wälder ohne Bäume. Nie ma lasu bez zwierzyny. Es gibt keine Wälder ohne Tiere. Nie ma lasu bez leśników. Ohne Förster. Nie ma lasu bez grzybów i tego wszystkiego, co runo leśne nam daje. Ohne Pilze und der Bodenschätze des Waldes. W imieniu leśników zielonogórskich serdecznie witam, ale przede wszystkim pragnę podziękować fundacji i osobom, które przyczyniły się do reaktywacji święta lasu. Bo dla nas jest to szczególnie ważne, abyśmy mieli możliwość dzielenia się pracą związaną z utrzymaniem zasobu przyrodniczego należącego do Skarbu Państwa, ale także jest to szacunek wobec tych wszystkich właścicieli prywatnych lasów, którzy o nie dbają. Wielu ludzi uważa, że las sam rośnie. No, faktem jest, że sam rośnie, ale trzeba nim się opiekować, wykorzystywać jego walory, między innymi tym podstawowym surowcem pochodzącym z dobrej, zrównoważonej gospodarki leśnej jest drewno, do którego trzeba mieć właściwy szacunek i traktować je jako materiał, no może nie luksusowy, ale cenny, bo z nim ludzkość jest związana już od milionów lat. Las to bogactwo zapachów, smaków, różnorodność roślin i zwierząt. Jak wiele nam daje, można było zaobserwować na przygotowanych stoiskach. Wystawa grzybów, pokaz zwierząt w leśnej zagrodzie, degustacja miodu, pokaz rzeźby w drewnie. To tylko niektóre propozycje, z którymi mogli zapoznać się mieszkańcy miasta. Ciągle potrzeba tej edukacji, tak? Myślę, że dużo trzeba jeszcze mówić o tym, co przynosi nam las, co nam daje. Mam na myśli przede wszystkim zagrożenia, tak? Takie jak na przykład problem kleszczy. Tutaj mamy takie stoisko informacyjne podczas Święta Lasu, na którym też można się trochę na ten temat dowiedzieć. Natomiast chcieliśmy w jednym miejscu zgromadzić osoby, firmy, podmioty różne, które mają właśnie z lasem do czynienia. Rzadko kiedy, jak miasta, samorządy lokalne organizują imprezy, można tyle ciekawych stoisk tutaj zobaczyć. Mówimy tutaj o warsztatach papieru, warsztatach wikliny, dystrybucja bezpłatnych sadzonek, pokazy kulinarne. Organizowaliśmy degustację bigosu myśliwskiego, dziczyzny i tak dalej, zawody drwali. To jest właśnie wszystko po to, żeby pokazać, że las w naszym regionie to jest największa właściwie lesistość w kraju. Jest tutaj w naszym regionie lubuskim, to jest jakby jeden element. Mamy najwięcej podobno sosny na świecie, to taka ciekawostka. Ale oprócz tego szalenie istotna dla nas jest z kolei integracja polsko-niemiecka i to, co robimy z Niemcami, współpraca transgraniczna, bo tu nie ma granic, tak? Czy straże pożarne współpracują, czy my Polacy chodząc też po niemieckich lasach czasami, więc to są takie elementy, na które chcemy zwrócić uwagę. A święto lasu jest, można powiedzieć, no, jedną z ważniejszych rzeczy, które w ostatnim czasie robimy razem, wspólnie. Dzięki współpracy z panem nadleśniczym dzisiaj posadziliśmy las, otrzymaliśmy materiał do organizacji zawodów drwali dla rzeźbiarzy, także to jest nieoceniona pomoc. Tutaj mamy gminę Neuhausen auch in ein gutes Wachstum. Waldfest, Żary i dzisiejsza data 23 września. Czyli w nadziei na dobry wzrost tego drzewka, tak oczywiście, no i święto lasu i dzisiejsza data. Na tym właśnie szpadlu ma takie symboliczne też znaczenie. Nie tylko chodzi tu o wzrost tego drzewa, żeby dobrze rosło i przypominało naszej gminie, ale również chodzi o dobry wzrost naszej współpracy, naszego partnerstwa pomiędzy naszymi gminami. W Polsce niezwykłą tradycją i estymą cieszy się zbieractwo, grzyby, jagody, ale przede wszystkim dla społeczeństwa to jest rekreacja,
ale także oddziaływanie lasu na nas wszystkich. Las przede wszystkim akumuluje, czyli pochłania dwutlenek węgla, który w procesie asymilacji zatrzymywany jest na wiele, wiele lat w drewnie, natomiast produkuje tlen. W dzisiejszej naszej rzeczywistości, kiedy tak poważne problemy mamy z gazami cieplarnianymi, a jednym z nich jest dwutlenek węgla, las odgrywa naprawdę wielką rolę. A w naszym środowisku, tutaj, na ziemi lubuskiej, on stanowi połowę powierzchni. W związku z tym wydaje się, że nasze społeczeństwo, nasi mieszkańcy powinni dużo wiedzieć o lesie. Po części oficjalnej odbyło się symboliczne polsko-niemieckie sadzenie lasu. Jak widać, powierzchnia została już przygotowana poprzez przygotowanie gleby w postaci talerzy. W nomenklaturze leśnej taka forma przygotowania gleby nazywa się w talerze. Powierzchnia również została ogrodzona siatką, która nam zabezpieczy przed szkodami od zwierzyny leśnej. Ponieważ te gatunki, które będziemy sadzić, bardzo chętnie są właśnie zjadane przez leśne zwierzęta. Najważniejsze, żeby to zgrubienie tutaj jasno było schowane w ziemi. Podważamy. Przytrzymujemy, żeby to było. Widzimy powstał taki dołek, gdzie naturalnie po pierwszym opadzie deszczu tutaj ta sadzonka zostanie w naturalny sposób podlana. Ja myślę, że to nawet jest najważniejszy punkt święta lasu, ponieważ jest to faktycznie praca wykonana dla tego lasu, dla zielonego lasu przy żarach. Czy dużo drzewek zostanie dzisiaj zasadzonych i jakie gatunki? To, ile zostanie zasadzonych, to już zależy od osób, które sadzą, jak, na ile pozwoli ich kondycja. Natomiast mamy tutaj kilka gatunków typowo biocenotycznych. Sadzimy je w celu wzbogacenia biocenozy i w celu założenia takiego ogniska biocenotycznego właśnie w zielonym lesie. I do tego została wykorzystana naturalna luka. Jakie gatunki sadzimy? Głuk, jabłoń, czereśnie ptasią, lipę, jodłę, dziką gruszę, czyli takie typowe gatunki jagododajne, owocodajne i nektarodajne. Nasadzanie lasu wpisane jest na stałe w działalność nadleśnictwa Lipinki. Dzięki temu udaje się zachować równowagę w stosunku do prowadzonej wycinki. Praca leśników polega również na odnawianiu lasu i zalesianiu. Należy pamiętać, że powierzchnia lasów rokrocznie rośnie, że leśnicy więcej sadzą niż wycinają. Na dzień dzisiejszy lesistość Polski sięga prawie 30%, jest to 29%. A należy pamiętać, że w roku 1945 to było zaledwie 21%. Czyli przez te lata no wiadomo, ile tego lasu przybyło. A na przełomie ostatnich 20 lat, tak ściśle odnosząc się do powierzchni, to jest wzrost około 500 tysięcy hektarów lasu. 500 000 hektarów lasu przybyło w ciągu ostatnich 20 lat. Lasy ziemi żarskiej z każdym rokiem zyskują na atrakcyjności turystycznej. Powstają ścieżki, drogi, parkingi, a nawet siłownie pod chmurką. Tym samym spacerowiczów i osób uprawiających tu sport jest coraz więcej. Nie ma możliwości prowadzenia publicznego lasu bez wsłuchiwania się w zdanie społeczeństwa. Jednym z elementów jest promocja w postaci udostępnienia tego lasu. I ten las przymiejski, żarski, zielony las jest idealnym miejscem do tego, abyście Państwo mieszkańcy Żar mogli wypoczywać. I przypomnę, że on w wyniku zmian polityczno-historycznych należy do Państwowego Gospodarstwa Leśnego, bo przed wojną należał do miasta Żary i szczególnie był eksploatowany przez miejscową ludność. Podczas święta lasu zaprezentowało się około 70 wystawców. Swoje stoiska miały również nadleśnictwa. Prezentujemy gadżety leśne, promujemy lasy państwowe poprzez foldery, poprzez broszurki, również poprzez wydawanie, oczywiście w formie quizów i zgadywanek, sadzonek leśnych, jakie są produkowane na naszej szkółce leśnej. No i jest również Izba Pamięci Leśnej. Każdy z tych eksponatów
prawie każdy, bo nie chciałbym być nieścisły, jestem w stanie opowiedzieć, skąd pochodzi, kto tym pracował. Staram się opowiadać bardziej o duszy, bo czym jest tasak, czym jest klupa. Natomiast historia, kto tym pracował, jak długo, jaka jest jego historia, jaki jest przebieg jego lat. Tutaj mam wycinek tylko swoich zbiorów. Izba znajduje się w miejscowości Guzów 29 w starej leśniczówce z roku 1872, budowanej już, jak powstawało Nadleśnictwo Christianstadt, niemieckie nadleśnictwo, pionierskie budynki. Jedna z niewielu chyba, która została. Nasze stoisko to przede wszystkim kino leśne, a przy okazji zakątek taki dla dzieci, malowanie i zgadywanki koło fortuny. Jakim zainteresowaniem cieszy się wasza atrakcja? Bardzo dobrze się tutaj wszyscy aklimatyzują w tym temacie i jest duże zainteresowanie. A kino leśne, czyli co można zobaczyć? W kinie leśnym zobaczymy filmy przyrodnicze, filmy o ochronie przeciwpożarowej i bajki dla dzieci oczywiście też. Nad leśnicą Miarki zapraszamy. Położone jest w pięknej dolinie Nysy. Szczególnie zapraszamy na Żurawie Bagno, które jest taką wizytówką naszą. Próbujemy zapoznać ludzi z próbkami drewna, żebyśmy mogli sprawdzić i rozpoznawać. Rozpoznawanie liści, dopasowywanie rodzin do zwierząt. Także takie bardziej edukacyjne zajęcia. Edukacyjne, ale zarówno dla młodszych, jak i dla starszych. Tak, oczywiście, dla młodszych i dla starszych. Zawsze można coś wygrać. I jaką wiedzę mają ci starsi? Starsi? Muszę powiedzieć, że całkiem dobrą wiedzę mają i tak dosyć dużo wiedzą, a szczególnie w rozpoznawaniu drewna. To jest dla mnie zaskoczeniem. Święto lasu, a zatem uczymy o lesie, a w lesie to drzewa, a z drzew mamy drewno. I na przykład u nas są takie gry, zabawy rodzinne, rozpoznawanie drzew i przypisanie odpowiednim drzewom właściwego drewna, które pochodzi z tych drzew. I to okazuje się, że nasze społeczeństwo, co mnie bardzo mile zaskoczyło, jest bardzo dobrze wyedukowane. Nie spodziewałem się, że tak potrafią rozpoznawać drewno, bo to wcale nie jest łatwe, tak? I tutaj jak rodzinnie, rodzice i dzieci doskonale sobie radzą. Dzieci o wiele lepiej rozpoznają gatunki drzew, natomiast dorośli są lepsi zdecydowanie w rozpoznawaniu drewna. Sporym zainteresowaniem cieszył się pokaz kulinarny w wykonaniu Zosi Zaborowskiej, finalistki TVN-owskiej produkcji MasterChef Junior, którą do Żar zaprosiła firma Swiss Krono. Kolejną propozycją były warsztaty zbijania budek lęgowych. Organizatorzy przygotowali również pokaz gry na rogu myśliwskim, wabienia zwierzyny, zawody drwali, konkursy zręcznościowe z użyciem drewna, a także pokaz mody myśliwskiej. Stroju kąpielowego, mam nadzieję, nie zabraknie przy następnej okazji i kiedy firma modelingowa Kornik pomyśli o tych najmłodszych, którzy czasami nad morze jadą i też chcieliby zaznaczyć, że pochodzą z rodzin myśliwskich. W programie Święta Lasu znalazło się również wydarzenie sportowe. Trzeci kros górski po Zielonym Lesie przyciągnął do Żar około 500 zawodników. Start i metę przygotowano przy basenie na Źródlanej. Do pokonania było 10 km, a trasa była wymagająca. Sporo podbiegów, zbiegów i zakrętów. Kiepska pogoda nie popsuła dobrej zabawy. Publiczność dopisała. Zwycięzcom biegu nagrody wręczały władze miasta i organizatorzy wydarzenia, w tym przedstawiciele Nadleśnictwa Lipinki.